Dzień dobry. Witamy serdecznie, szczęść Boże. O poranku Michał Mokrzycki. Jarosław Kumor. Dzisiaj poranek Magis, z którym jesteśmy obecni na Facebooku, oprócz tego, że również na live'ie Drogi Odważnych, na stronie drogaodważnych.pl. Dzisiaj mam taką nadzieję, uda nam się połączyć z Rzymem, z ojcem Michałem Kubiczem również, który jest autorem dzisiejszego naszego cytatu. Ciekawe, czy ojciec Michał nas słucha. Dzisiaj mamy 24 lipca, piątek, imieniny Krystyny. Znasz Krystynę jakąś? Tak, znam kilka takich Krystyn, bardzo zacnych kobiet. Bardzo zacnych kobiet. Moja babcia ma na imię Krystyna, ale to chyba nie są jej imieniny i mamy też imieniny Kingi. W związku z tym, że dzisiaj świętej Kingi, też wspomnienie. Tak jest. Ale Kingę znasz, bo masz córkę. Jedną taką Kingę znam. Tak, Jarosław ma córkę, Kingę. Dzisiaj życzenia, kwiaty, czekoladki i zabawki. No to pięknie adorujesz swoją córkę. Córka musi być z taty dumna. Tak jest. Myślę, że jest. Jak na te swoje 5 lat. Myślę, że jest. Słuchajcie, dzisiaj fajny cytat od, tak jak tutaj już trochę zaanonsował Jarek, naszego prawdopodobnego gościa, tutaj Michał, który jest naszym wideooperatorem, pokazuje nam, że mamy łączenie z Rzymem, z ojcem Michałem, który wypowiedział właśnie te słowa, więc będziemy go mogli trochę podpytać na temat tego, co dokładnie miał na myśli, a cytat brzmi: Kościół rozwinął swój własny system dyscypliny osobistej, nazywanej ascezą chrześcijańską. Katechizm uczy nas, że bez ascezy nie ma rozwoju duchowego. Swój własny system dyscypliny osobistej. Ja najpierw na tym bym się skupił. No właśnie, sama dyscyplina osobista, bo tutaj ojciec Michał w tym pierwszym zdaniu tak definiuje ascezę chrześcijańską. Dyscyplina osobista, ona się, jakby te dwa słowa, one się kojarzą raczej tak niechrześcijańsko, niekoniecznie, prawda? Więc może spróbujmy to najpierw rozwinąć. No, dyscyplina jest takim pojęciem, które myślę bardzo mocno weszło do użycia we współczesnym świecie. Mhm. Mam takie wrażenie, że o dyscyplinie się bardzo dużo mówi. Zresztą ja sam o dyscyplinie bardzo często mówię i mówiłem też na porankach Magis, bo zajmowałem się rozwojem osobistym, rozwojem osobowym. I myślę, że ta dyscyplina z rozwojem osobowym bardzo mocno się jednak połączyła. W tym ujęciu takim, tak jak to świat rozumie, czyli praca nad nawykami, praca nad samym sobą, nad sposobem komunikacji z innymi, nad ogólnie, nad poprawą samego siebie, swojego bytu, szukanie jakiejś najlepszej wersji siebie, odkrywania swojej tożsamości. Więc no, dyscyplina jest z nami obecna bardzo mocno, wkorzeniona jest we współczesność, no ale z drugiej strony samo słowo dyscyplina, no to ma pochodzenie chyba antyczne. Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, i jest z nami, z ludźmi, ze światem od bardzo, bardzo dawna. Zresztą dyscyplina, no to wystarczy spojrzeć na Greków, którzy przecież lubowali się w dyscyplinie, w tym, żeby brać w karb swoje ciała. No, jak spojrzymy na Spartan, no to oni bardzo mocno szli przecież w kierunku dyscypliny. Od najmłodszych lat chłopców uczono, że jest pewien określony porządek, w którym powinni postępować. Dyscyplinowali się do tego, żeby ćwiczyć swoje ciała, żeby te ciała mieć w jak najlepszym stanie fizycznym, więc no, dyscyplina jest już od bardzo dawna obecna. I myślę sobie, że również w tym ujęciu ascetycznym, to przecież nawet i pobożni Żydzi jeszcze długo, długo przed Chrystusem brali w niewolę swoje ciała po to, aby móc oddawać swoje życie pełniej Bogu Najwyższemu, więc wynalazek wcale nie taki nowy. Pretensje do uczniów, że mało poszczą, bo oni no tak mieli tych postów tam nałożonych. No tak. Pełno. No, tu mówisz o poście. Jarosław akurat robi poranki, jak większość z was osób wie, Boże Poranki, nagrywa komentarze do Słowa Bożego, więc dla niego to takie pierwsze naturalne skojarzenie, że uczniowie Jezusa mało pościli. No ale prawdą jest, że rzeczywiście te posty przybierały przeróżne formy, bo nie tylko mówiliśmy o poszczeniu od jedzenia, ale był w ogóle zbiór zasad, szereg zasad, które Izraelici mieli w związku z różnymi rodzajami ascezy, odejmowania sobie, z czego jeszcze Izraelici za czasów Chrystusa i przed Chrystusem mogli rezygnować? Wiesz co, znaczy
Nie wiem, z czego mogli rezygnować. Zastanawiam się bardziej nad takim wymiarem tej dyscypliny, która, bo mówisz o tych czasach takich historycznych, starożytnych, kiedy ci tam Spartanie, no oni myślę, że byli tacy bardzo, tak mi się przynajmniej to tak oni kojarzą, byli tacy bardzo jakby odnajdujący się dobrze w tym systemie właśnie takiej dyscypliny, która prowadziła do dobrego zorganizowania armii i tak dalej, i tak dalej. Współcześnie no, nie mamy tego, tak myślę, tak naturalnie jakoś nie mamy tego wpajanego tak przez, nie wiem, rodziców, przynajmniej takie jest moje doświadczenie przez otoczenie. Dyscyplina kojarzy nam się z czymś bardzo nieprzyjemnym. Po prostu. Nie jest nam łatwo dyscyplinę jakoś utrzymywać, bo po prostu w takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście na przykład jesteśmy zapraszani do tego, żeby dyscyplinować się na przykład codziennie, czytać słowo codziennie, ćwiczyć, cokolwiek robić ze swoim ciałem. Jeżeli nie mamy wcześniej takiego nawyku, jest to dla nas nieprzyjemne. Często Piotrek Podczaski, nasz trener, o tym mówi, o swoim takim dawnym spojrzeniu na wysiłek fizyczny, no, że tak mu też narzucano, że to się zmęczysz. Po co ci to? Kurde, no zmęczysz się przecież. Nie może tak być. To teraz, jeżeli pomyślimy o ascezie, no to wtedy jest jeszcze bardziej taki trud chyba do kwadratu, tak myślę. Czy jesteśmy w stanie z ojcem Michałem się skomunikować, tak? To jeżeli jesteśmy w stanie, to zaprosilibyśmy też do naszej rozmowy ojca Michała, co by nie przesiedział całego tego poranka tam przed kamerką swoją w Rzymie. Już się obawiałem, że mokry się tak rozgada, że po prostu ojca Michała nie damy rady tutaj zaprosić. Słuchaj, czy Michał ojciec, czy Michał jeszcze nie ojciec, to może. Jesteśmy, ojcze Michale, słyszysz nas? Ja was słyszę, a wy mnie? Tak, no, słyszymy. Bardzo się cieszę. Dobrze. No ojcze, powiedz nam, jak to jest, bo tutaj Jarosław trochę pokazywał, że ta kwestia dyscypliny, no to bardzo często taka mocno nieprzyjemna rzecz, a w sumie chyba to może trochę wynikać z tego, w jaki sposób my przez wieki patrzyliśmy na ascezę jako na coś, co ma ćwiczyć wprawdzie naszego ducha, no ale jak sobie tak poczytamy o tym, jakie mieli praktyki ascetyczne święci Kościoła katolickiego, no to włosy mogą się jeżyć trochę na głowie. Musicie poczekać, bo chyba dzwony zaczęły bić. No. Tak, ale słychać. Słychać mnie, dobrze. Znaczy Michał powiedział już bardzo dużo w sumie o dyscyplinie i rzeczywiście mógłby dalej kontynuować. Bo wiecie, dyscyplina, ja mam takie wrażenie, że oczywiście to słowo nie dotyczy tylko praktyk duchowych, prawda? Ono dotyczy każdej rzeczywistości życia i zresztą o dyscyplinie mówimy i w sporcie, i w szkole tak samo mówiliśmy o dyscyplinie. Natomiast jeśli chodzi o takie jej znaczenie, no słuchajcie, jeżeli by to było coś, co nam przychodzi łatwo, to znaczy bez żadnych problemów tego podejmuje się robienia czegoś, czy to dotyczy świata duchowego, czy dotyczy to świata w ogóle jakiejkolwiek rzeczywistości, no to nie byłaby dyscyplina, tak mi się wydaje. Dyscyplina to jest pewne umartwienie, prawda, zawiera jakby w sobie ten element w sposób taki bardzo naturalny, więc ona się musi łączyć z jakąś trudnością, którą podejmuję. No bo jeżeli coś już jest moim nawykiem, prawda, no to ciężko mówić o dyscyplinie, to po prostu idę, prawda? Jak jem codziennie śniadanie, to nie jest dla mnie dyscypliną jedzenie śniadania, prawda? No ale to jeśli spojrzymy... W tej chwili nie słyszymy już ojca. Bo ja milczę. Aha, okej, dobra, to tak. Na ekranie usta się ruszały, to dlatego. Musimy mieć jakieś małe opóźnienie. Natomiast tak, skoro mówimy o ascezie, to ja właśnie celowo trochę nawiązałem do początków chrześcijaństwa, bo jak spojrzymy sobie na świętego Benedykta z Nursi, no to jego ascezą było siedzenie w jaskini. Siedział w jaskini i tam się umartwiał o chlebie i wodzie. No może i fajna, tylko
Siedział tam chyba parę lat. Więc aha, okej. Okay. Nie wiem, czy to taka fajna asceza, koniec końców. Święty Szymon Słupnik siedział na słupie przez dużą część swojego życia i ludzie mu donosili jedzenie. Znamy osoby, które potrafiły tygodniami prawie nic w ogóle nie jeść i tak mocno umartwiać swoje ciało, że no, widzieli niebo chyba w pewnych momentach już faktycznie. No, może tak, z głodu już powoli się przenosili na tamten świat, tak? No trochę tak, pewnie tak. No i właśnie chciałbym zapytać cię, ojcze, jak współczesny dominikanin praktykuje ascezę chrześcijańską? Proszę o łatwiejsze pytanie. Czyli rozumiemy, że w Rzymie na słupach się nie siedzi. Nie, ja was w ogóle pozdrawiam z Neapolu, bo w Neapolu jestem teraz. Proszę. Bella. To tak na marginesie, taka mała aktualizacja. Natomiast nie myślę, że warto, żebyśmy sprowadzili po prostu ten temat ascezy do naszej codzienności tu i teraz, jak my możemy ją praktykować, bo z tego cytatu naszego wynika, że bez ascezy nie ma rozwoju duchowego, więc to tak brzmi dość, tak, nie wiem jak to określić nawet, no to może to być trudne. Słuchajcie, ja miałem w czasie formacji jeszcze takiej, zanim przyjąłem święcenia kapłańskie, często powtarzane słowa słyszałem, że dominikańską ascezą jest studiowanie. Każdy zakon ma jakąś tam swoją formę, jakąś swoją drogę i że naszą ascezą właśnie nie jest, nie wiem, chodzenie na pielgrzymki przede wszystkim, prawda, które gdzieś tam może w jakimś zgromadzeniu towarzyszyć, czy jakaś inna forma takiej drogi pokutnej, tylko że dla nas to się trochę jakby sprowadza do tego, że dominikanin właśnie wtedy, kiedy mógłby zająć się czymś innym, siedzi i coś tam czyta. I to jest rzeczywiście asceza. Ale co ja chciałem przez to powiedzieć, że asceza powinna być dopasowana do naszego powołania, nie? Do tego życia, jakie prowadzę. I ona nie ma być czymś, co zupełnie wybija się, dlatego dzisiaj nie siedzimy na słupach, czy nie robimy jakichś rzeczy, które w dawnych czasach, prawda, na początku chrześcijaństwa no były czymś zupełnie normalnym, no bo były inne rzeczywistości, inne realia wtedy też i trochę inaczej ludzie patrzyli na to, co, w jaki sposób można o tę dyscyplinę duchową walczyć. Ale myślę sobie, że asceza powinna być włączona jakoś w to, kim ja jestem, prawda, to, co robię. Jeżeli jestem w małżeństwie, no to nie będę, prawda, robił takich rzeczy, jakie robią zakonnicy. Prawda? Natomiast ja nie jestem w stanie zrobić takiej ascezy, czy podjąć takiej ascezy, jaką podejmujecie wy w swoich rzeczywistościach, w swoich domach, w swoich rodzinach. Więc myślę sobie, że to jest coś takiego, nie? Że asceza to jest pewien wysiłek, zawsze, który w naszym kontekście ma prowadzić do wzrostu duchowego, ale który nie jest jakoś sprzeczny czy nie wybijający się z tego, kim ja jestem. Mhm. Czyli co? Czyli jak jesteś w małżeństwie, to studiowanie odpada jako forma ascezy. Wiesz, no w jakimś małym procencie, akurat w moim przypadku to musi być. Jestem w posłudze nauczycielskiej, nie mam wyjścia. No tak, no to pięknie. No ja myślę, że współczesny Kościół wykształcił dużo takich form ascezy. No akurat mówimy trochę może o kościele regionalnym, bo ojciec Michał dzisiaj we Włoszech nie ma chyba takiego obowiązku, żeby unikać jedzenia mięsa, ale my w Polsce jeszcze ciągle praktykujemy jako jedna z form ascezy chrześcijańskiej, rezygnację chociażby nawet z produktów mięsnych. Jakie, ojcze Michale, jeszcze mamy takie formy ascezy chrześcijańskiej, które są dalej wykorzystywane przez Kościół? I zanim ojciec odpowie, to ja zaproszę też braci, siostry, czy braci przede wszystkim, których mamy tutaj na, bo taki widzę tylko zasadniczo braci na Facebooku, którzy nas oglądają, a też na live wewnętrznym, żebyście się podzielili, jak to wygląda w waszym życiu. Czy macie jakieś swoje sposoby na praktykowanie ascezy? Mhm. No tych praktyk oczywiście jest dużo. Ja bym w ogóle jedzenia mięsa nie wprowadzał pomiędzy ascezę, no bo to jest jednak wysiłek, powiedzmy, dosyć mały. To jest post jakiś, który podejmuję, ale oczywiście ten post nie może stać się ascezą, kiedy... Może. Dla mnie też.
bo ja uwielbiam jeść mięso, więc... No ale... Ale post rzeczywiście jest jedną z form ascezy, prawda? To chodzi o post czasami nawet taki realny, prawda? Że nie wiem, ograniczam ilość posiłków, czy nawet pozostaje, jak to się mówi symbolicznie, o chlebie i wodzie, prawda? Przez cały dzień na przykład. No to już jest pewne wyrzeczenie, które no już jest takim bardzo konkretnym. Oczywiście modlitwa jest pewną ascezą, można podjąć się jakiejś regularnej modlitwy, która jest wymagająca. Prawda? Nie wiem właśnie, czy poranki magis, prawda? To też jest pewna, myślę, asceza dla niektórych, prawda? Żeby być jednak obecnymi tutaj. Więc to są takie rzeczy, które każdy może robić. Oczywiście ta asceza może dotyczyć wyrzekania się pewnych rzeczy, prawda? Nie wiem, rezygnacji z internetu, z telefonu, odcięcia się od tego. Jakieś ascezy również w przypadku na przykład małżeństw, to może być asceza, którą podejmują małżonkowie wobec siebie, prawda, która też wzmacnia ich miłość. No więc mówię, te ascezy trzeba dopasowywać też do siebie i też dopasowywać do tego, z czym chcę powalczyć, czy o co chcę powalczyć, prawda. Jeżeli mam z czymś problem, jeżeli widzę, że w czymś nie domagam, no to tam szukam jakiejś drogi ascezy, która mi w czymś ma pomóc. Powiedziałeś, ojcze, o co chcę powalczyć? No właśnie, o co my tak naprawdę walczymy w tej ascezie? No bo tu mówisz w tym swoim cytacie, że nie ma rozwoju duchowego bez ascezy. Ale dlaczego asceza jest taka ważna i do czego ona ma nas prowadzić finalnie? No to w tym zdaniu w takim razie odpowiedź jest zawarta. Do rozwoju duchowego ma prowadzić asceza. A rozwój rozumiesz? Duchowy... Rozwój duchowy według mnie polega na dwóch jakby rzeczach. Po pierwsze, że zbliżam się do Boga, prawda? Czyli to, co podejmuję, pomaga mi jakoś być w bliższej relacji z Bogiem. Prawda? To jest pierwsza rzecz. A druga, no to jeżeli mówimy o rozwoju duchowym, to znaczy, że muszę umacniać ducha, a duch umacnia się wtedy, kiedy też walczy jednak z tym, co Pismo Święte mówi, określa mianem ciała. Prawda, porządliwościami ciała, które gdzieś nas są, które zabijają trochę też tę wolność i to takie bogactwo ducha, które mogę w sobie mieć. Czyli asceza właśnie ma taki cel, prawda, zbliżyć mnie do Boga i też jakby trochę, nazwijmy to w cudzysłowie, bo to nie chodzi o to, że ja jestem, czy Kościół jest przeciwnikiem ciała, prawda, ale chodzi o to, żeby to ciało było jednak podległe życiu duchowemu, a nie panowało nad nim. Mi z ascezą się kojarzy słowo trening i ono jest takie, myślę, bardzo obrazowe w tym momencie. Kiedy trenujemy, kiedy mamy jakiś wysiłek fizyczny, ty masz okazję tak w większym wymiarze, mam wrażenie ostatnio, Piotr cię tam katuje czasami. Zdarza mu się czasami. Na wakacje pojechał na szczęście. Na szczęście, prawda? Też każdy musi mieć to chwilę urlopu, ale wtedy, nie wiem, pocimy się, wydzielają się te toksyny, to wszystko jakoś się oczyszcza, ten organizm się oczyszcza i myślę, że asceza chrześcijańska też temu służy, żeby oczyścić naszą codzienność z różnych takich złogów niepotrzebnych, jakichś czynności niepotrzebnych, rzeczy, które nas do Pana Boga nie przybliżają, a w ten sposób nas od Niego de facto oddalają. Myślę, że ten wątek oczyszczenia tutaj może być dla nas taki bardzo obrazowy. No dobra, ale tu jeszcze pytanie dotyczące samego treningu. Czy może być tak, że trenujemy za dużo? O, to może pytanie właśnie do ojca. Czy możemy pewnie przesadzić z ascezą? Co wtedy się dzieje? No ja sobie myślę, że w ogóle wszystko powinno się odbywać w jakichś właśnie proporcjach właściwych, prawda? Coś, jeżeli zaburza to moje funkcjonowanie, no to znaczy, że jest jakaś zła droga, albo nie wiem, źle reaguję na coś. Być może trzeba zmienić ascezę, prawda? No bo jakby wszystkim możemy pójść za daleko i myślę, że wtedy jakby ten rozwój duchowy, to jest taki pierwszy efekt, prawda, że ten rozwój duchowy nie następuje, że coś, na przykład, nie wiem, ta asceza, czy moje praktyki, bo nawet oczywiście w sporcie, prawda, czy jak przychodzi na siłownię, prawda, ćwiczy się, w sporcie chodzi o konkretne rzeczy, które chcę zrobić, prawda, chcę, nie wiem, pozbyć się tłuszczu, chcę nabrać mięśni, powalczyć, prawda, o sylwetkę, no to mam konkretny cel tutaj, prawda. W ascezie asceza nie jest sama w sobie konkretnym celem, prawda, to nie jest tak, że ja ją podejmuję po to, żeby nie wiem, być
silny, o, chcę pokazać sobie, że jestem silny, prawda, i czegoś nie robię, albo w jakiś sposób funkcjonuję. Nie, ona ma zupełnie inny cel. Jej celem jest Pan Bóg, prawda? Jeżeli zaczynam asceza, nie wiem, jakby przesłaniać w ogóle ten cel ostateczny, to znaczy, że coś zaczyna się źle dziać, prawda? Są ascezy, które się podejmuje czasowo, są ascezy, które można podjąć na dłuższy czas, prawda? Ale ja muszę widzieć ciągle w swoim sercu, prawda, czy nie ma jakiegoś zaburzenia, prawda, w tym do czego ona ma prowadzić. Czyli w każdym takim położeniu, jeśli chodzi o ascezę, musi nam towarzyszyć miłość, tak myślę. No, ale to ja sobie tak teraz myślę, że to nie jest też wcale takie łatwe, bo ma towarzyszyć miłość, a z drugiej strony w momencie, kiedy zaczynamy mocno umartwiać moje ciało, no myślę, że każdy, kto ma jakieś doświadczenie mocnego postu, ja podjąłem kilka postów Daniela i dobrze je wspominam co do skutku, ale co do samego przebiegu, no to może już niekoniecznie. No, były momenty bardzo trudne, momenty, gdzie i było mi zimno, i było mi głodno, a w sumie głodno mi było przez cały czas, kiedy byłem na poście Daniela. Głowa boli, jak się z kawy wychodzi. Na samym początku pierwsze 3 dni pod tym względem są hardkorowe, a mi zawsze się 3. dnia załącza mocny ból i zwykle 3. dnia nie mogę potem normalnie usnąć wieczorem, więc jeszcze się do tego męczę i umartwiam się ascetycznie ze snem. Nie dosyć, że nie, normalnie to jeszcze nie śpię. No i jak tutaj czasami w ogóle poznać, czy idziemy w dobrym kierunku, bo sama asceza czasami potrafi być nieprzyjemna. Tu oczywiście mówimy o takiej ascezie, która idzie trochę dalej niż niejedzenie mięsa w piątek, bo to poza jakimś małym rozdrażnieniem, co po niektórych pewnie jesteśmy w stanie przełknąć, ale mówimy o takiej ascezie, która faktycznie jest większym wyzwaniem. Przechodzą momenty kryzysów, trudności. Jak sobie z tym, ojcze, radzisz? Albo jak sobie radzić w ogóle? No tam w tym zdaniu jest napisane, że Kościół wykształcił, prawda, więc to jest jakby pierwszy punkt odniesienia jakiś, prawda, że warto te wszystkie praktyki, które podejmuję, czy te praktyki, które są znane, określone właśnie jak post Daniela, tam jest wszystko jasno określone, prawda, jasno powiedziane, jak ona wygląda, ile trwa, jak się funkcjonuje wtedy, prawda, ale jeżeli nawet jak chcę podjąć jakąś swoją praktykę, tak, która nie jest w żadnym kanonie tych takich znanych czy proponowanych, no to właśnie ten Kościół, czyli warto znaleźć kogoś, kto mi pomoże w przeżywaniu tego, prawda? Czy w przygotowaniu się, czy w podejmowaniu pewnych działań. Czy to jest jakiś, nie wiem, kierownik duchowy, jakiś ksiądz, czy jakaś wspólnota, z którą mogę zawsze skonfrontować to, co chcę zrobić, to i w jaki sposób to robić. Zresztą wy, którzy jesteście we wspólnocie, to wiecie, że wspólnota pewne rzeczy umie ukierunkować, prawda, umie powiedzieć, tutaj przesadzasz, tutaj spróbuj, prawda, skoncentrować się na tym, więc niebezpieczeństwo zawsze jest takie, no to jest zresztą jak z treningiem, prawda, że mogę pójść na siłownię i machać tam tymi wszystkimi sztanglami, tylko że po prostu podejdzie do mnie jakiś specjalista i mi powie, chłopie, ty sobie robisz większą krzywdę niż pomagasz, prawda? I no myślę, tak, że dokładnie tak samo jest z takim ćwiczeniem duchowym. No, ja dostałem kilka razy bura w konfesjonale, jak powiedziałem gdzieś tam, kiedy byłem takim neofitą i bardzo gorliwie podchodziłem właśnie do różnego rodzaju praktyk typu... Ojcze, cały piątek nic nie jadłem. No, piątek i jeszcze kilka poprzednich dni na przykład też niewiele. To zdarzało mi się, że dostawałem pytanie, czy konsultowałem to z kierownikiem duchowym. Jeżeli odpowiedź z mojej strony była negatywna, no to kapłan zawsze bardzo tak jednoznacznie reagował, że jeżeli to nie zostało rozeznane we wspólnocie, jeżeli nie zapytałem, czy to jest dobra forma praktyki dla mnie, to jest w ogóle zły kierunek. Nie powinno się tego robić bez pomocy wspólnoty i to chyba to, co mówisz właśnie, ojcze. No to pięknie, bo wracamy do pierwszego słowa z tego cytatu i do tego hasła, które nam towarzyszy w formacji Daj się poprowadzić. No tak. My formę ascezy we wspólnocie też mamy. No, po pierwsze ten Boży poranek, o którym mówimy, codzienne spotkanie ze Słowem Bożym. No tutaj ojciec powiedział, że to modlitwa też jest formą ascezy, więc i my też idziemy w kierunku ascezy właśnie modlitewnej. No ale również post
O tylko jednym posiłku w piątek, bezmięsnym, rzecz jasna, co już jest większym wyzwaniem. Tu wiem, ojcze, że to tylko jeden dzień, więc dla was dominikanów, którzy są zaczytani w studiowaniu, no to nie jedzenie jednego posiłku w ciągu piątku może nie być jakimś to wielkim wyzwaniem, ale czasami są dni, że naprawdę jest ciężko. Oczywiście żartobliwie, tylko trochę się śmieję. No, ale mamy też dziesięcinę. Mhm. Oddajemy 10% tego, co zarabiamy na jakieś Boże dzieła. Czasami na drogę odważnych, czasami na coś innego. I to też chyba jest całkiem niezła forma ascezji. No to jest takie wyrzeczenie się tych środków materialnych. Trudne dla nas mężczyzn, zwłaszcza na początku. Zawsze przy dziesięcinie pojawia się mnóstwo różnych pytań. Więc tak, no są to te różne, różniaste pola. Musimy to, tak jak ojciec Michał też powiedział, szukać w swojej codzienności, w swoim takim, w swoim powołaniu, żeby dostosowywać tą ascezę. Piotr napisał, ciekawe, czy brak czasu dla siebie, brak snu, ponieważ ktoś się opiekuje małymi dziećmi, można zaliczyć do ascezy. Piotrze, na 120% potwierdzam. No, myślę, że asceza koniec końców ma też na celu łączenie się z cierpieniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli tylko jest to dawane Jemu i łączone z Jego trudami, no to na pewno tak, jeżeli to wiąże się ciągle z jakimś narzekactwem i z nieumiejętnością przyjęcia tego, jak ta rzeczywistość wygląda, no to nie jestem do końca pewien, czy to jest asceza, więc myślę, że są pewne warunki tego, czy asceza jest już ascezą, czy jeszcze nie, bo asceza to takie chyba dobrowolne przyjęcie tego, co się dzieje, a nie koniecznie postawienie samego siebie albo bycie postawionym w pewnej określonej sytuacji. To wstawanie nocne do dzieci, jeżeli wrócę do tego słowa miłość rzeczywiście i tutaj ono jest takie najbardziej, myślę, dobrze umiejscowione. Jeżeli nam towarzyszy miłość w takim momencie, a nie jakaś frustracja, gniew, bo nie wiem, będę zmęczony w pracy i tak dalej, co różne stany mi osobiście towarzyszyło, a już troje dzieci, więc tak troszkę było takich momentów trudnych z tym wstawaniem, ale rzeczywiście, kiedy tam motywacją była miłość, to było jakoś obłożone modlitwą, często na przykład właśnie jak dzieciaki gdzieś tam usypiałem po nocy, to był to czas na modlitwę też z drugiej strony i rzeczywiście bardzo fajnie dało się to łączyć i to może komuś z jednej strony dawać takie poczucie, że nie wiem, rzeczywistość mnie przerasta, ale z drugiej strony, jeżeli dobrze to będziemy w stanie ukierunkować, ktoś nas też dobrze do tego może nastawi, to naprawdę można czuć pełnię życia przez to, że się wstaje w nocy do dzieci. No tak, choć to trudne do wyobrażenia dla kawalera jeszcze. To wierzę ci na słowo, Jarek, że tak rzeczywiście jest. Myślę, że dzwony w Neapolu powolutku dały już nam jakiś czas temu znać, że powinniśmy lądować, bo już jesteśmy chwilę po godzinie 7, więc jeszcze prosimy ojca Michała o jakieś dobre słowo i o błogosławieństwo dla wszystkich osób, które nas dzisiaj oglądają. 7 rano błogosławieństwo to będzie na pewno niezła gratka dla nas. No, dobre słowo, słuchajcie, asceza to nie jest rzecz, która jest, wiecie, jakaś tam niewiarygodnie straszna. Ja to myślę, że tak się trochę możemy bać tego, ale myślę, że jak się podejmuje, tak jak właśnie powiedział Jarek, z miłością pewne rzeczy, no to wszystko się staje dobre, po prostu nawet czasami to, co nie jest zależne od nas. Więc po prostu jak się miłość ma w sobie jakąś taką... No, na początku dnia jesteśmy, prawda, cały dzień przed nami, wszystko możemy dzisiaj zrobić, możemy być życzliwi dla innych, możemy nie być, możemy pracować, możemy zmarnować godziny, które mamy. Po prostu wszystko zależy od tego, jakie mamy nastawienie, więc to może to błogosławieństwo niech pomoże, żeby tak z radością i naprawdę z takim nastawieniem pozytywnym patrzeć na wszystko przed nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy Ojcu za to, że mogliśmy się połączyć. Dzięki. I za słowo. Dziękujemy wam wszystkim. Ja już wyjmę tą słuchawkę, bo wtedy mówię trochę wolniej, jak mam słuchawkę w uchu. Słyszę też siebie.
Dziękuję wam wszystkim za obecność, za to, że dzisiaj akurat estetycznie podeszliście do pisania komentarzy. Tylko Piotr się wyrwał, ale to bardzo cenne, co napisał. Nie wiem, jak tu bracia wewnętrznie. Bardzo lajki obficie nam wylali, zupełnie nieestetycznie. Super, a to pod tym względem akurat nieestetycznie. Tutaj na wewnętrznym czacie się jedynie witamy, więc teraz już się zaczniemy żegnać. Bardzo dziękujemy wam za dzisiaj. Dobrego dnia dokładamy do błogosławieństwa ojca Michała. Dziękujemy ci, ojcze Michale, też za to, że z nami byłeś i widzimy się już wkrótce. Tak jest. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.